Witajcie serdecznie, z tej strony EJ, a przed Wami film Speedway Grand Prix 4, czyli kontynuacja znanej serii o sporcie żużlowym na licencji międzynarodowej film. Gra miała premierę blisko miesiąc temu, ale pokazuję Wam ją dzisiaj, gdyż no, powód jest prosty. Czekają na patcha, który spowoduje, że ta gra będzie w miarę grywalna. Nie będę wnikał, jakie gra miała błędy, bo to mogliście przeczytać w recenzji. Ale pokażę Wam, jak ta gra w ogóle wygląda, z czym się je. Wybierzmy sobie może trening. Pokażę Wam model jazdy, oprawę graficzną. Bądźmy w tym momencie patriotami. Wybierzmy sobie... Jarka Hampela. Jarek Hampel jest obecnie w formie. Myślę, że nie będzie grzechem, jeżeli wybiorę jednego z lepszych żużlowców na świecie. Stadionik Terenzano, Włochy. Stadionów jest generalnie 11 bodajże w grze. Różnią się od siebie długością toru, nawierzchnią i wyglądem ogólnym. Ok, jesteśmy w trybie treningu, gdzie czas się nie liczy, możemy sobie przetestować dowolny tor. Zwróćcie uwagę na dźwięk wydawany przez motor. To nie jest koziarka, tak brzmi motor według Techlandu. Cóż, ja nie będę wnikał, czy jest to zgodne z rzeczywistością, czy nie. Bo bardziej przyczepiłbym się do oprawy graficznej, która jest, no niestety, nie jest najlepsza. Oświetlenie jest kiepskie, tekstury brzydkie i rozmazane. Ja w tej chwili gram na maksymalnych ustawieniach i jestem zawiedziony tym, jak film czwóreczka wygląda. Mam nadzieję, że Techland wyciągnie z tego wnioski. Aczkolwiek muszę przyznać, że ma dość niskie wymagania sprzętowe. Nie gra na jakimś super nowoczesnym sprzęcie, a spokojnie osiągam 80 klatek na sekundę. Jeszcze na koniec stójka i kończymy trening. Pokażę Wam jeszcze coś, co pewnie Was rozśmiesza, mianowicie powtórki z zawodów. Jak się okazuje, żużlowiec w grze Techlandu nie ma animacji wyjścia z zakrętu. No, pozostaje to bez komentarza. Wygląda to komicznie. Okej, nie będę Was zamęczał zbytnio tym burakiem, tylko po prostu wyjdziemy do menu i pokażę Wam jeszcze pojedynczy bieg w pełnej oprawie z kibicami. Nowa gra, pojedynczy bieg. Poziom trudności normalny, żeby nie było czasem jakiegoś przesadnego hardkoru. Wybierzemy Rune Holte i kilku losowych zawodników do rywalizacji. I oto przed nami prezentacja zawodników, która wygląda gorzej niż w części trzeciej. Brakuje przede wszystkim hostess, ale prezentacja nie jest najważniejszym składnikiem wyścigu. Praktycznie najważniejszy jest start i przekonamy się za chwilę, czy uda mi się przeżyć pierwszy zakręt. Ok, udało mi się wyjść z tego starcia obronną ręką. Omówię teraz tak pokrótce tryb kariery, a mianowicie ścigamy się na wszystkich torach z kalendarza film. Ścigamy się z dziką kartą, czyli jesteśmy anonimowym zawodnikiem, który musi pnąć się w górę klasyfikacji generalnej, tak aby no, oczywiście zwyciężyć w mistrzostwach, bo jest to główny cel. Mamy też możliwość zmiany ustawień swojego motoru i każdy tor praktycznie tego wymaga, gdyż tory różnią się nawierzchnią, długością czy też szerokością. Możemy też nowe elementy silnika, ramy kupować w sklepie za zdobyte pieniądze w zawodach. Nie jest to na początku zbyt łatwe, gdyż no, startujemy z najgorszym możliwym sprzętem
i sztuczniaki, czy też boty, jak zwał, tak zwał, mają nad nami pewną przewagę technologiczną. No ale ma to jakiś swój urok i niewątpliwie fani Speedwaya będą mieli kolejne powody, aby przesiedzieć przed tą grą dzień i noc. Ja tutaj nie odnalazłem żadnej magii, a na dodatek trochę odrzucił mnie tryb wieloosobowy, dlatego chciałbym go zaprezentować, a raczej jego jakby szczątki, gdyż miarą żywotności gry jest to, ile osób gra daną grę po sieci. I tutaj film numer 4 wyróżnia się in minus, a mianowicie nie spotkałem jeszcze, nie zauważyłem, aby za dnia było więcej niż 4 serwery i kilku graczy na krzyż. Jest to dość żenujące, jak na Techland, odstające od obecnych standardów. I to w zasadzie tyle, co miałem wam do przekazania na temat nowego Speedwaya. Do usłyszenia, cześć!